Namibia, czyli ludobójstwo ludu Herero i Namakła, część trzecia. Niezależnie od rozkazów, niemieccy żołnierze regularnie gwałcili młode kobiety Herero, zanim je zabili lub pozwolili im umrzeć na pustyni. Nie szczędzono trudu ani ofiar, eliminując ostatnie pozostałości oporu wroga. Jak zraniony zwierz. Wróg był tropiony od jednego wodopoju do drugiego, aż w końcu stał się ofiarą własnego środowiska. Pustynia Omaheke miała zakończyć to, co rozpoczęła armia niemiecka: eksterminację ludu Herero. Gubernator Lloydwein później, zwolniony ze swoich obowiązków, włożył skargę do kanclerza von Bilowa na działania troty widząc rozkazy generała jako naruszające cywilną jurysdykcję kolonialną i rujnujące wszelkie szanse na polityczne rozstrzygnięcie. Gubernator Lloyd Vane napisał Nie zgadzam się z tymi fanatykami, którzy chcą całkowicie zniszczyć Herero. Takie posunięcie uznają za poważny błąd z ekonomicznego punktu widzenia. Potrzebujemy Herero jako hodowców bydła, a zwłaszcza jako robotników. Nie mając władzy nad wojskiem, kanclerz Billow mógł jedynie doradzić cesarzowi Wilhelmowi II, że działania troty były sprzeczne z chrześcijańskimi i humanitarnymi zasadami, niszczące gospodarczo i niszczące międzynarodową reputację Niemiec. Po nadejściu nowych rozkazów pod koniec 1904 roku, więźniów pędzono do obozów koncentracyjnych, gdzie przekazano ich prywatnym firmom jako niewolników lub wykorzystywano jako ludzkie świnki morskie w eksperymentach medycznych. Shark Island była najgorszym z niemieckich obozów w południowo-zachodniej Afryce. Luderitz leży na południowej Namibii, otoczone pustynią i oceanem. W porcie znajduje się wyspa rekinów, która wówczas była połączona z lądem i jedynie małą groblą. Ocaleni z masakry. Z których większość stanowiły kobiety i dzieci, zostali ostatecznie umieszczeni w takich obozach, jak obóz koncentracyjny na Shark Island, gdzie władze niemieckie zmuszały ich do niewolniczej pracy na rzecz niemieckich żołnierzy i osadników. Wszystkich więźniów podzielono na grupy zdolne i niezdolne do pracy. Wielu herero zmarło tam z powodu chorób, wycieńczenia i niedożywienia. Szacunki śmiertelności w obozach wahają się od 45 do 74%. Żywności w obozach było bardzo mało. Składała się głównie z ryżu, bez dodatków. Ponieważ więźniom brakowało garnków, a otrzymywany ryż był niegotowany, był niestrawny. Mięso koni i bydła, które padły w obozie, było rozdawane więźniom jako żywność. Często występowała czerwonka i choroby płuc. Herero byli codziennie wywożeni poza obóz do pracy, a chorzy pozostawieni byli bez opieki medycznej i pielęgniarskiej. Strzelanie, wieszanie, bicie i inne brutalne traktowanie robotników przymusowych. W tym używanie biczów z jamboku było powszechne. Percival Griffiths, księgowy z zawodu, który z powodu ciężkich czasów podjął się pracy w transporcie w Angra Pequena w Luderitz, opowiadał o tym, co widział. Są ich setki, głównie kobiety i dzieci, oraz kilku starców. Kiedy upadają, są chłostanie z jambokami. Przez żołnierzy, bez litości, aż wstają. Pewnego razu widziałem kobietę niosącą na plecach dziecko poniżej roku i z ciężkim workiem zboża na głowie. Upadła. Kapral bił ją. Z pewnością dłużej niż cztery minuty i siambokował również dziecko. Kobieta z trudem wstała na nogi i kontynuowała z ładunkiem. Przez Cały czas nie wydała z siebie żadnego dźwięku, ale dziecko bardzo mocno płakało. Fred Cornell, brytyjski poszukiwacz diamentów, przebywał w Luderitz, kiedy obóz koncentracyjny na wyspie Reklinów był czynny. Pisał o obozie. Zimno. Bo noce są tam często przejmujące zimne. Głód. Pragnienie, choroby i szaleństwo każdego dnia pochłaniały dziesiątki ofiar, a ciężarówka codziennie przewoziła ciała na plażę za obozem. Podczas odpływu, zakopane na kilka centymetrów w piasku, a gdy nadchodził przypływ, ciała wypływały na pokarm dla rekinów. Wyspa jest teraz tak jak była wtedy, jałowa i jest skałą wyrzeźbioną w surrealistyczne formacje przez mocne wiatry z nadoceanu. Obóz został umieszczony na drugim końcu stosunkowo małej wyspy, gdzie więźniowie byli całkowicie wystawieni na działanie silnych wiatrów, które nawiedzają Luderic przez większą część roku. Niemiecki dowódca Ludwig Gustaw Adolf von Estorf napisał w raporcie, że około 1700 więźniów, w tym 1203 Nama, zmarło do kwietnia 1907 roku. W grudniu 1906 roku, cztery miesiące po ich przybyciu, Zmarło 291 nama, ponad 9 osób dziennie. Raporty misyjne podają śmiertelność na poziomie 12-18 osób dziennie. Aż 80% więźniów wysłanych na wyspę Szark ostatecznie tam zmarło. Istnieją oskarżenia o zmuszanie kobiet Herero do niewolnictwa seksualnego jako sposobu na przetrwanie. Trota był przeciwny kontaktom tubylców z osadnikami, wierząc, że powstanie było początkiem walki rasowej i obawiał się, że koloniści zostaną zarażeni chorobami miejscowymi. Benjamin Medley twierdził, że chociaż wyspa rekinów jest określona jako obóz koncentracyjny, funkcjonowała jako obóz zagłady lub obóz śmierci. Eksperymenty medyczne i naukowy rasizm. Więźniowie byli wykorzystywani do eksperymentów medycznych, a ich choroby lub wyzdrowienia były wykorzystywane do badań. Eksperymenty na żywych więźniach zostały przeprowadzone przez doktora Boffingera, który wstrzykiwał cierpiącym na szkorbut herero różne substancje, w tym arszenik i opium. Potem badał działanie tych substancji poprzez autopsję. Trwały eksperymenty z częściami martwych więźniów. Zoolog Leonard Schulze odnotował pobieranie części ciał ze świeżych tubylczych zwłok, co według niego było mile widzianym dodatkiem. A także zauważył, że może wykorzystywać do tego więźniów. Szacuje się, że 300 czaszek zostało wysłanych do Niemiec do eksperymentów, częściowo od więźniów obozów koncentracyjnych. Liczba ofiar. Eksterminację ludów Herero i Nama. W Afryce Południowo-Zachodniej uznaje się jako jeden z najważniejszych przypadków ludobójstwa w XX wieku. Spis ludności przeprowadzony w 1905 roku wykazał, że w Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej zostało 25 tysięcy Herero. Według raportu Whitekera Populacja 80 tysięcy Herero została w latach 1904-1907 zredukowana do 15 tysięcy głodujących uchodźców. W sprawie ludobójstwa i odszkodowań w koloniach w XXI wieku społeczno-prawny kontekst roszczeń na mocy prawa międzynarodowego przez Herero przeciwko Niemcom. W sprawie ludobójstwa w Namibii podaje liczbę 100 tysięcy ofiar. Wraz z zamknięciem obozów koncentracyjnych, wszyscy ocaleni z Herero zostali rozdzieleni osadnikom jako robotnicy niemieckiej kolonii. Od tego czasu wszyscy Herero w wieku powyżej 7 lat byli zmuszeni. Donoszenia metalowej obręczy z numerem rejestracyjnym pracy i zakazano im posiadania ziemi lub bydła, co jest niezbędne dla społeczeństwa pasterskiego. W konflikcie brało udział około 19 tysięcy żołnierzy niemieckich, z czego 3 tysiące brało bezpośredni udział w walkach, lecz reszta Została dla utrzymania porządku i administracji. Straty niemieckie to 676 żołnierzy zabitych w walce, 76 zaginionych i 689 zmarłych z powodu chorób. W 1908 roku odkryto na tym terytorium diamenty. Co na krótko znacznie zwiększyło jego dobrobyt. W 1915 roku, na początku I wojny światowej, kolonia niemiecka została przejęta przez brytyjskie imperium. Republika Południowej Afryki otrzymała mandat Ligi Narodów nad Afryką Południowo-Zachodnią. W 1919 roku na mocy traktatu wersalskiego. Koniec, dziękuję za uwagę.